się Róża urodziła, tu się wychowywała? Ten dom zawsze tak wyglądał? Nie ma żadnych wygód, nie ma niczego. Było jak było, no. Życie straszne. A czemu ciężkie życie? A, życie ciężkie przez mojego męża. Do domu wrócić nie można było, bo panią tam topił, dusił. Jedzenia pani nagotowała pyszne takie, żeby zjeść tego, co potrafił wylać wszystko. Sprawę miał założoną o znęcanie. No i go nie ma, no. Sporo lat go nie ma. No, dał nam popalić w życiu niemało. Nieraz tak było, tak mnie zmaltretował, że nieraz i ledwo z życiem człowiek uszedł, naprawdę. Ja to byłam zawsze poniewierana, imienia nie słyszałam, w domu nie pamiętam. Nawet nie było mi dane, żebym mogła siedzieć na wersalce czy kanapie, cokolwiek, bo zaraz było, że taki bubel, trzeba, że nie ma, nie może siedzieć. W bolierze, tu co jest za moim domem, spałam, bo nie było gdzie. Ile miałam? Może z 15 lat, może nawet nie. A dlaczego on się tak bardzo znęcał nad tobą? Dobre pytanie. Nie wiem. Karał cię za medale, które przynosiłeś. O tak. No, pamiętam taki pamiętny dzień, zawsze taka zadowolona, wróciłam z pucharem, nie? No, no, to nie będziesz biegać, ja ci wszystko zrobię. Zaraz mnie stuknę, właśnie siekierę wbił kolano, bo koniecznie chciał, żebym nie chodziła. No, to były ciężkie dni, ale jak widać chodzę, nie udało mu się. Widocznie tam na górze stwierdzili, że mam tu jeszcze wiele do zrobienia, więc nie może mnie taki zwykły człowiek zakatowić. Kozłowska, 62 numer, Słomka, numer 4, Marchewka, 43, Oleksiuk, numer 54, czyli pierwsza Kozłowska. Choruję na neurobolewę zestawową mózgową. Jest to choroba, no, że tak może zciąć z nóg z dnia na dzień, tak naprawdę. Jakby nie było sportu, to bym tu nie żyłabym chyba, bo jednak sport to jest dla mnie, no, moje życie, moja siła, moja walka we wszystkim. No i uwielbiam tu być ze wszystkimi. No na pewno to jest jakaś odskocznia od codzienności. Chciałaś wyjść z domu od mamy? No tam nie ma warunków, serio. Warunki masakra nad masakrą, jednym słowem, nie wiem jak to ująć, bo tam leje się. To już jest wziąć kopalkę i zburzyć. Tam jest zagrożenie, żeby w ogóle tam przebywać. Grzyby na suficie, zimnica. A później ten kontener załatwiła, no i tak, no na razie też nie było tu oczywiście prądu, niczego, ani tego, no taki pierwszy rok, to było drugi, to hardcore, ale później już piecyk się wstawiło, to już było ciepło chociaż, a dalej i tak krok po kroku, no i do takiego stanu, no, jest, bo oczywiście z pomocą wielu ludzi o dobrych sercach. Tam ma być łazienka, ale jeszcze nie jest skończona, aczkolwiek przed Państwa przybyciem, gdzieś tak parę miesięcy wcześniej tego nie było, ale tu był taki zwykły taras i Janetka wszystko to zrobiło i to wszystko jest od niej. Chcieli, żebym tak no, miała wygodniej i sprawniej do mojego stanu zdrowia i przemieszczania. A wodę masz? Właśnie problem, że nie ma wody. Bez samochodu w ogóle nie ma o czym marzyć, żebym wodę przetargała. Chyba, że brat przyjdzie, raz na ruskiego, ale przyjdzie, no to przyniesie tą wodę, a tak to nie ma. Tam z tyłu jest toaleta, można iść, ale to to kawałek drogi. A ile lat mieszkałaś w takich warunkach, że było ci zimno, że nie było tego piecyka, że siedziałyście tutaj całymi dniami w kurtkach? W różnych warunkach mieszkałam, jak jeszcze nie było kontenera i w ogóle. A jak był kontener, no to zanim to wszystko zrobiliśmy, no to tak parę lat było. Jak pisałam do wójta, zanim pojechałam na zgrupowania, a teraz to był ten w maju. Tu można pisać i tak nie ma
powiedzmy, że tak powiem, od zewnątrz. Dzień dobry. Pioszki wójt przyjechał, no, mnie był tu co najmniej nie wiem ile lat. Jak można pomóc tej dziewczynie mieszkaniowo? Jeżeli dzisiaj mamy jasny sygnał, że priorytetem jest ten podjazd w przypadku wózku i woda, no to o tym będziemy rozmawiać. No, ale na pewno jeżeli też chce zmiany lokalizacyjnej, no to tutaj musi być podanie. A dobrze, składasz podanie? No słuchaj, pan szuka mieszkania, a jak się Róża będzie wprowadzała, to my przyjedziemy i to pokażemy. Znakowska. Tak, to jest dyplom z Dubaju. Z Longdziam. Ja tak zawsze na niego patrzę, mówię, no jeszcze będę skakać. Jeszcze będę skakać, bo mam nadzieję, że... Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Jestem takim przykładem żywym, że po każdej porażce i każdym upadku można się podnieść. Jak już nie może skakać w dal, nie może biegać, to się zajęła tym. I dalej. No to jest dobre, no to buduje, to jest warto żyć. Dla takich celów, wie pani, no. Największa radość w życiu, chociaż tyle, no. Dlaczego muszę tyle przejść? Nie wiem. Nieraz sobie zadawałam to pytanie. Widocznie, jak to moja przyjaciółka Netka ostatnio powiedziała, Ruziu, bo ty... Widocznie Bóg stwierdza, że ty jesteś tak silna, że ty... I to dasz radę. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, silna jestem. Wracasz do tamtych dni, czy nie? Nie, no jakoś... Tak może, w tym sensie, żeby... Jak teraz mi jest ciężko. No bo, a to choroba, a to wyżej, to tak, ale to wtedy sobie przypominam, że wtedy było gorzej i się podniosłam. O niczym więcej nie marzysz jak? Jak pojechać do Tokio, być tam na tym stadionie, móc powalczyć o ten najpiękniejszy medal, dla którego tak naprawdę walczę, żyję i o niczym innym nie marzę, tylko mówię, no to spełnienie największych marzeń, jakie mogę tylko. No. Można by książkę napisać, jak to trener się śmieje. Zdobędziesz ten medal złoty i napiszesz złote piekło. Bo to piekło to ta droga długa do tego medalu, a potem to wisienka na torcie.